Super, Filip. Podaj łapkę, kicku. Dasz radę dosięgnąć? Troszkę wyżej. O, tak świetnie się bawiłem, że zapomniałem, że tam jest drzewo. Mamy go! Jej! O, jest porwany. Nie martw się, kicku. Naprawimy go. Ale na przyszłość proszę uważaj na drzewa. Dobrze. Co to? Ktoś jest chyba w tarapatach. Pomocy! Pomocy! Olu, co ci jest? Mój misio! O! Nie widzę żadnego misia. Woda! Ola położyła misia na mostku, a on spadł. Plusk! Uratuj go! Ja! Nie ty, mały misiu. Ty masz się nie zbliżać sam do wody. Musimy znaleźć coś, czym go wyciągniemy. No tak, łapka do latawca. Świetnie, kicku. Łatwizna. Rosie, uratowałaś go! O, dziękuję! Kicek i ja uratowaliśmy go wspólnie. To jego łapka do latawca. Czy wszystko w porządku, Olu? Słyszałem krzyk. Bohaterowie! Bohaterowie? Rosie i Kicek uratowali misia. Też bym uratował. Super, Rosie! Super, Kicek! Nie są bohaterami. Nawet nie są ubrani jak bohaterowie. Każdy umie uratować misia. Na przyszłość, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, poproście mnie, okej? Tada! Patrz na to! Filip, czemu masz na sobie maskę? Bo nie jestem już Filipem. Nie jesteś? Nie, jestem super Filipem. Teraz muszę tylko kogoś uratować i udowodnię wszystkim, że to ja tu jestem bohaterem, a nie Rosie. Dziś będzie dzień pełen niespodzianek. Witaj, Filipie. Gdzie tak pędzisz? Jestem super Filipem, a to mój super pojazd. Bardzo ładny. Szukam kogoś, kogo mogę uratować. Możesz mnie uratować przed nimi. Nie dają mi chwili spokoju. Chodziło mi o coś poważniejszego. Jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy. Super Filipie. Raz. Dwa. Jesteśmy. Nie odchodź za daleko, mały misiu. Nie chcę, żebyś się zgubił. Okej, haha. 7, 8. Super Filip jedzie 9, z pomocą. 10. Ha, proszę, Olu. Jeden miś uratowany. Miś nie potrzebował pomocy. On się chował. Och, nie potrzebujesz pomocy. Możesz mi pomóc znaleźć Bruna i małego misia. Chowanego. Bohaterowie nie bawią się w chowanego. Ach, super Filip jedzie z pomocą. Pomóc wam naprawić latawiec? Już naprawiliśmy, prawda, kicku? Jak nowy. O, no prawie. Nikt mnie nie potrzebuje. Możesz mi pomóc go puszczać. O tak. Jak latawiec się znowu zaklinuje, pomogę mu go wyciągnąć. Tym razem ja będę bohaterem. Ja, super Filip. Przepraszam, kicku, ale nie ma wiatru i jest za dużo drzew. Latawiec znowu ci się gdzieś zaplącze. Oho. Super Filip leci z pomocą. Pomogę ci puszczać latawiec. Serio? Super! Po co ci wiatr, jak masz super Filipa? Pamiętaj, nie za blisko drzew, Filipie. Zaraz się w nich zaplączę. O, latawiec! Nie, znowu!
znowu! Hurra! To znaczy... O nie... Pójdę po Rosie. Zdejmij go łapką do latawca. Nie potrzebujesz, Rosie. Masz super Filipa. O, rwie się! Stop! Potrzebna nam łapka! Muszę go zdjąć, zanim Rosie tu przyjdzie. Ach, no chodź! No chodź, głupi latawiec! Śmiesznie puszczasz latawcę, Filipie. Zaklinował się. Przecież to widać, dzióbek. Chyba już czas na małą sztuczkę dzióbka. Nie, nie, ja to zrobię. To super Filip w akcji. Super Filip? Nie śmiałbyś się, gdybyś potrzebował pomocy. Super Hiper Filip. No wychodź! Już! Z czego dzióbek się śmieje? Z niczego! Cześć, Filip. To ci pomoże go zdjąć. Mam go! Tada! Latawiec uratowany! Przez Super Filipa! O, cały w trzępach! Czy znów puszczałeś go za blisko drzew, kicku? W sumie to moja wina. Chciałem, żeby latawiec się zaklinował, żeby mógł go uratować i być bohaterem. To znaczy, że zrobiłeś to celowo? Tak, przepraszam, kicek. Obiecuję, że go naprawię. Beznadziejny ze mnie bohater, prawda? Rosie, Filip, widzieliście małego misia? Nie był z tobą? Nie, bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. My go znajdziemy, prawda? Jasne, sprawdzę na placu zabaw. Ty sprawdź przy huśtawkach. Nie martw się, Bruno, znajdziemy go. Mały misiu! Gdzie jesteś? Mały misiu! Och, tu go nie ma. Musimy go znaleźć. Czy jest tam? Niestety, nie. Spokojnie, Bruno. Mały miś nie zginął. Po prostu się zapodział. Mały misiu! Gdzie jesteś? O, zabawne. Ktoś jest w labiryncie. Ciekawe. Mały misiu! Czy to ty? Sam. Bruno. Mały misiu. Tu. Och, maleństwo. Wiedziałem, że to ty. Filip. Bohater. Chodźmy, mały misiu. Zaprowadzę cię do reszty. Mówiłem, żeby nie szedł za daleko. O, mały miś! Był w labiryncie. Obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz sam szedł. Przepraszam. Skąd wiedziałeś, gdzie on jest? Zauważyłem zmieniające się flagi. Bardzo sprytnie. Jestem z ciebie dumna, Filipie. Dziękuję. Może od dziś powinniśmy cię nazywać Super Filip. Chyba wolę po prostu Filip. Ale dla Super Filipa mam jeszcze ostatnie zadanie. A po co mi to? Super Filip miał super pomysł, prawda, kicku? Tak. Dzięki pelerynie Filipa mam znowu świetny latawiec. Cieszę się, że nie jesteśmy jednak bohaterami. Wyobrażasz sobie cały czas ratować ludzi? Masz rację. Nigdy byś nie spała. A ty byś musiał przestać robić to, co robisz, żeby pomóc. Mówiąc o przestawaniu, przestanę po tym. Hej! Przydatna rzecz ta łapka.
Bardzo sprytne, kicku. Skrzydła, kółka i robaki. Nie! To ty, patrz na to! Jej! Uwaga! Ekstra! To było świetne, Tasiu! Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa! Co się stało? Nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu, twoja rolka! Dogonię ją. Dobry pomysł. Rozy, patrz na to. Dzióbku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie. To nieprawda. To wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie boję. Nic ci nie jest? Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? Chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. Przestań. Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... Coś mnie gilgocze. Przyniosłem ci rolkę! Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało Oli? Chodź. Podwieź cię do domu, dzióbku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, dzióbku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dzióbek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Ui. Fantastycznie. Kółka są genialne. Dzióbku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rosie nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi kicek. Masz rację. Rosie, potrzebuję własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce dzióbka jest w powietrzu. Nie martw się. Dzióbek niebawem sam się o tym przekona. Będę mieć własne kółka. Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Wiii! Dzióbku? Jestem pierwszym ptakiem na kółkach! O, cześć, Olu! Zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam! Nie mogłam jej włożyć! Dlaczego? Pomyślisz, że jestem głupia. W żadnym wypadku. Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam.
przestraszył cię. Widzisz? Myślisz, że jestem głupia? Przyznanie się do lęku to nie głupota. Ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialne, co? To ptakorolka! Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Tu jesteś! Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego żuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Tam jest żuk! W wannie! W porządku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożnie, dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Chota! Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. W porządku, przyjacielu. Widzisz? On nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku! Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! To jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a... Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie? Musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. To jest fantastycznie. Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. I dzięki temu latałbym super szybko.
Kicek, ptako królik! Woohoo!